Witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest ojciec Dariusz Kowalczyk, jezuita, Witam serdecznie. były prowincji wielkopolsko-mazowieckiej, czyli tej północ, obejmującej północną część Dokładnie, Polski. Bo w Polsce są dwie prowincje Tak, jezuitów. ja już się tego nauczyłem, że Warszawa to jedna, Kraków to druga, więc jest to warszawska. Od roku mniej więcej, jak rozumiem, Tak. na Jezuickim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie ojciec wykłada tam teologię. Teologię dogmatyczną. Więc już wiemy, że powiem, jeżeli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, to już teraz wiemy, z kim mamy dzisiaj do czynienia. A ojciec, mimo że siedzi od roku w Rzymie, jest no bardzo, że tak powiem, żywym uczestnikiem dyskusji o Kościele w Polsce, co mają okazję łatwo sprawdzić również ci, którzy zaglądają na portal Aropa 21, gdzie można znaleźć pełne publicystycznej werwy wypowiedzi ojca Dariusza Kowalczyka. I właśnie chciałbym zapytać ojca, jak Kościół w Polsce wygląda z tej dosyć specyficznej perspektywy. Bo ojciec, perspektywa, jak rozumiem, proszę mnie poprawić, jeśli źle rozumiem, jest o tyle specyficzna, że z jednej strony jest to, znaczy po pierwsze jest to perspektywa z zewnątrz, po drugie jest to perspektywa z centrum chrześcijaństwa, a po trzecie jest to perspektywa z różnych, jakby to powiedzieć, bo przecież tam są ludzie, osoby z różnych kościołów partykularnych, lokalnych. Rzeczywiście tak, będąc w Rzymie, ja powiedziałbym, że mam takie trzy perspektywy. Pierwsza to jest Uniwersytet Gregoriański, gdzie ja się spotykam z profesorami, moimi współbraćmi, ale nie tylko współbraćmi, jezuitami z różnych krajów, ze wszystkich kontynentów. Również studenci są ze wszystkich kontynentów. Druga perspektywa to byłyby te kontakty ze środowiskiem polskim, polskich wiernych, również polskich księży pracujących w różnych dykasteriach. I trzecia perspektywa, no to powiedzmy Rzym, jakoś tam między innymi poprzez Radio Watykańskie, z którym współpracuję, mam to takie spojrzenie na Kościół powszechny z perspektywy chociażby nauczania Benedykta XVI. Ja tak sobie myślę, że dzisiaj z tą perspektywą to jest pewien problem. Kiedy ja po raz pierwszy jako młody kleryk wyjechałem do Rzymu w 1988 roku, aby być na stażu w Radiu Watykańskim w sekcji polskiej, to rzeczywiście była zmiana perspektywy. To znaczy raptem nie ma informacji z Polski, no docierają, ale jakoś tak z rzadka. Jest się w nowym środowisku i to wyraźnie się czuje. Czyta się co innego, widzi się co innego. I to jest zmiana perspektywy. Dzisiaj to trochę perspektywa zależy, ja bym powiedział, od tego, jakie portale się czyta, prawda? Bo można być w Rzymie, można być w Bangkoku. Jak się siedzi w jakichś portalach, na przykład Polski, to się uczestniczy w tych dyskusjach i cały czas ta perspektywa jest taka polska. Także ja mam tę, myślę, rzymską perspektywę, troszeczkę taką chyba szerszą, ale jednocześnie przyznaję, co jest plusem i minusem, że trochę tam tkwię w tych sprawach polskich, chociażby poprzez no, publicystykę. Czasem się staram spojrzeć na pewne sprawy z punktu widzenia tego, o czym się dyskutuje w Rzymie, a nie w Polsce, ale to takie nie jest proste. Może jak pożyję jeszcze dłużej troszeczkę w Rzymie, to rzeczywiście coraz bardziej będę tam siedział w tamtych sprawach, a mniej coraz w tych polskich dyskusjach, które, przyznaję, mnie wciąż emocjonują. Ja tu właśnie powiedziałem emocjonują i to jest trochę klucz do tego naszego patrzenia na Kościół z różnych perspektyw. Znaczy, my jednak patrzymy często z perspektyw emocjonalnych. Te emocje są budzone przez różne informacje i trochę nam brakuje takiego trzeźwego, trochę na zimno, takiego profesorskiego, to by wypadało ode mnie wymagać, spojrzenia, takiej analizy tego, co jest i tego, co być może. No, ja
można spotkać wielu profesorów, którzy jakoś zupełnie nie utrzymują tego profesorskiego dystansu, bo emocji w nich aż kipią. Ale ojciec usiłuje mnie ciągle zniechęcić do tego, co ja chciałem zapytać, a ja się nie dam. Mianowicie chodzi mi o to, jednak mimo wszystko ta perspektywa jest troszkę inna, jednak trochę ojciec chociaż fizycznie z tej Polski wyjechał. Tak, do tego chciałem dojść właśnie. A to świetnie. I to dobrze, że w tym samym kierunku zmierzamy. I chciałem w związku z czym właśnie zapytać, bo taka jednak mimo wszystko pod pewnymi względami zewnętrzna perspektywa pozwala, no jedni przewartościowują swoje poglądy, a inni wręcz przeciwnie, się w nich utwierdzają. No więc jaki jest przypadek ojca? To znaczy, czy ojciec Kościół w Polsce widzi jakoś inaczej z tego Rzymu? Czy... Ja myślę, że ja widzę z większym dystansem i te emocje są coraz bardziej uporządkowane, bo widzę, że te sprawy, nie mówię nieważne, o których my tutaj dyskutujemy i na temat których się spieramy, sądzę, że widzę w bardziej właściwych proporcjach, bo patrzę na Kościół w Polsce poprzez Kościół powszechny, chociażby poprzez to, co mówią moi współbracia, co mówią studenci z kościołów azjatyckich, bardzo ciekawych. I teraz tak, no, mnie zależy na tym, żeby Kościół tutaj w Polsce czy Kościół w Europie się rozwijał, ale zdaję sobie sprawę, że przecież w historii Kościoła przez te 2000 lat bywało tak, że Kościół się pięknie rozwijał w Ameryce Północnej, rozwijał się na terenach obecnej Turcji, no teraz tam raczej się nie rozwija zbytnio, rozwija się gdzie indziej. I zdaję sobie sprawę, że może być tak w planach Bożych, że tu, gdzie obecnie jeszcze ten Kościół jest silny i kwitnie jako tako, to za 100 lat będzie dość słaby, a centrum życia Kościoła katolickiego przesunie się gdzie indziej, na przykład do niektórych krajów azjatyckich. Ja z perspektywy takiej jezuickiej to widzę, jak coraz większą rolę odgrywają w zakonie, ale również w Kościele powszechnym. Ludzie, księża, siostry zakonne, świeccy z Azji. Jak te kościoły, oczywiście mniejszościowe, ale są bardzo dynamiczne. Jak ci ludzie dużo wnoszą. Także myślę, że jednym, i tak to przed Radio Watykańskie, jak się rozmawia z ludźmi z Radia Watykańskiego tam z tego poziomu generalnego, to oni widać, że coraz bardziej patrzą na Azję, że tam myślą, jak pomóc tym Azjatom w robieniu programu, a już tam nasz program, czy te programy europejskie, to troszeczkę jakby na bok. Mam nadzieję, że koledzy z Radia Watykańskiego takich słów nie wezmą mi za złe. Ale tak jest. I teraz co? To nie chodzi o to, że ja uważam, że raptem, że tutaj Kościół w Polsce to się nie liczy, że nie jest ważny. Wręcz przeciwnie, myślę, że mamy dużo do dodania Kościołowi powszechnemu. Co? Co już mamy dodania? Trochę to tak się porobiło, że po 89 roku dużo mówiono, że powinna być współpraca, że dwa płuca, na przykład w Europie, że musimy się nawzajem od siebie uczyć, ale w praktyce w różnych podmiotach kościelnych to wyglądało tak, że my, Polacy, różne podmioty kościelne oczekiwały od tamtych czego? Pieniędzy. Oni natomiast od nas oczekiwali ludzi, bo na różnych poziomach brakuje ludzi, którzy robią jakąś robotę, prawda, w strukturach międzynarodowych. No, technicznie mówiąc, na tej podstawie można zbudować niezłą współpracę. I rzeczywiście ta współpraca miała miejsce i ma miejsce. Natomiast moim zdaniem za mało jest takiej rozmowy, dzielenia się na przykład na temat pomysłów duszpasterskich, apostolskich. I ja sobie zdaję sprawę z różnych słabości Kościoła katolickiego w Polsce i słabości polskiego duchowieństwa, ze mną włącznie. Tym niemniej w perspektywie chociażby Kościoła włoskiego czy innych kościołów w Europie widać, że księża w Polsce naprawdę są dobrymi duszpasterzami, znaczy nie wszyscy, ale wielu, że mamy niezłe pomysły, że wiele kościołów, generalnie powiedziałbym tak, że kapłan w Polsce dużo więcej robi. Czasem to jest taki aktywizm, ale niekoniecznie w sensie negatywnym. Dużo więcej robi niż kapłan na Zachodzie. Dużo więcej się działa, myśli, kombinuje. I trochę tego duszpasterskiego takiego powiewu z Polski mogłoby pójść na Zachód. Z różnych powodów nie idzie. Ja wiem, jak na przykład trudno, nie wiem do końca dlaczego, zarazić niektórych chociażby współbraci jezuitów z Zachodu pewnymi pomysłami duszpasterstwa młodzieżowego, które w Polsce jest
w porównaniu z innymi kościołami lokalnymi całkiem, całkiem niezłe. Też mam takie doświadczenie, że niektórzy z takich kościołów mniejszościowych, które trochę inaczej widzą swoje bycie w społeczeństwie, tak sceptycznie patrzą na pewne przejawy katolicyzmu tak zwanego masowego w Polsce. Ja bym powiedział, że oczywiście idą takie czasy, kiedy coraz bardziej trzeba nam doceniać jednostkę, budować pewne elity. Natomiast ja bym nie rezygnował z tego katolicyzmu masowego i ten katolicyzm ludowy, powiedzmy też taki, on ma swoje miejsce w Kościele, jest potrzebny i tu też moglibyśmy troszeczkę dać innym kościołom lokalnym z naszego doświadczenia, chociażby z doświadczenia tego, co robił kardynał Wyszyński. No. Także dobrze, to bardzo są ciekawe propozycje. Mam nadzieję, że współbracia ojca i nie tylko współbracia ojca jakoś wezmą to sobie do serca. Czyli zanim nasz kościół, być może nasze diecezje staną się takimi diecezjami in partibus infidelium, jak ojciec mówi na początku, że w Turcji na przykład, no na razie jeszcze to nam nie grozi, więc może na razie te nasze pomysły duszpasterskie jakoś się upowszechnią. No. Ja bym powiedział, że oczywiście sprawa językowa nie tłumaczy wszystkiego, ale jest ta bariera językowa i normalnie jest tak, że współbracia na przykład mogą sobie zdać jakieś książki, artykuły w innym języku. Język polski no, jest totalną barierą, znaczy jedno zdanie i nikt nic nie rozumie. Znaczy, tak siłą rzeczy to jest odkładane. Ten kościół, oni wiedzą, że ten kościół jest dosyć mocny, ciekawy, ale ta bariera językowa sprawia, że oni nic nie przeczytają i w sumie nie wiedzą, nie znają tego kościoła. No, zatem uczmy się języków obcych. Również polskiego. No, polskiego też, ale upowszechniajmy nasze doświadczenia w językach powszechnie zrozumiałych. Mm-hmm. I tą, nie wiem, czy dobrą, czy optymistyczną konkluzją zakończmy naszą rozmowę. Gościem naszym, proszę Państwa, był dzisiaj jezuita ojciec Dariusz Kowalczyk. Dziękuję bardzo.